Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy bezimienną kompanią. No dobra, na czym to my ostatnio skończyliśmy? Piszecie w komentarzach szczególnie właśnie, że chcecie... Artorias chciał i zdaje się Hagios hełm Necro. Hagios oczywiście będzie, dostaniesz ten hełm, tylko że na razie nie masz jak go nosić, bo padniesz pod jego ciężarem. Maximum fatigue minus 22. Natomiast będziemy rozwijać powoli twoją postać. Natomiast Artorias, czy już teraz przestaje rozpoznawać, bo tak dużo zmian było u ekwipunku. Artorias też chciał, ale Artorias ma podobnie, że tak powiem. Znaczy, Artorias ma troszkę większe fatigue, ale jak na dwuręczniaka, to na razie nie możesz tego nosić. Poza tym, a propos zbroi nieumarłego, tą byś chciał. To tym bardziej. Po prostu nie udźwigniesz tego, nie masz szans nawet, więc na razie musisz jakby obejść się smakiem i nie będziesz jakby w takim ciężkim ekwipunku. Zresztą można zrobić symulację, jakbym ci tak dał, to fatigue będziesz miał 59, no trochę się ruszysz, ale to jest jednak bardzo jeszcze słabo. W sumie hełm od biedy byłbyś w stanie nosić, więc można ci dać, natomiast ty jakbyś chciał ten hełm, a dobra, macie te hełmy już. Dobra, zaraz, ten jest akurat troszkę lżejszy, to akurat będzie pasował. No dobra. Seret, ty masz rzeczywiście słabą tą zbroję, szczerze mówiąc. Jakoś tak nie masz nimbu nawet. Ty masz, co tu masz? 110. To przynajmniej wymienimy ci na 115. Ciutkę lepiej, żebyś miał. Bo tego nie udźwigniesz. Nie. Padł Seret pod ciężarem zbroi. No właśnie, jakoś ty się przemknąłeś mi po prostu, jeśli chodzi o ten zbroję. Będzie trzeba pamiętać o tym. No dobra, ale zobaczmy, co możemy dalej tu robić. Robimy Messenger, tak business. War, nie. War mnie nie interesuje. To jest drogo. Chyba się udawaliśmy na południe. Czy Liszowi już kupiłem od nowa psa? Tak. Można by jednego na zapas kupić jeszcze psa, bo one często giną. Ja bym poszedł na to południe tędy, zobaczymy, co się dzisiaj trafi. Tak przy okazji jeszcze, generalnie, zaraz, jeszcze może chwila, moment. Tutaj nie ma narzędzi, więc trzeba będzie narzędzia kupić. Pozostałe rzeczy, provision 2 dni. To raczej powinniśmy się udać. Możemy tędy tak zahaczyć, ale do Kargał iść, bo za długo się nie możemy włóczyć po tych ostępach leśnych, pustynnych czy stepowych. Undone Fortress. Nie wiadomo, co tu jest. Niedokończona forteca. No to tego tam w ogóle i tak dalej. A co nam tam? Zobaczmy, co tam jest. Najwyżej się wycofamy. Chłopaki są tylko. Dobra. Chłopaków możemy tutaj jakoś ogarnąć. Pewnie trzeba będzie podejść do przodu, bo nie będą chcieli, że tak powiem, wyleźć stamtąd, więc idziemy powoli. Strzelać do Hagiosa, ma ładny hełm. Hagios nawabia. O, ty też masz ładny hełm i ty dostałeś. To wszyscy mają. Raz, dwa, trzy, cztery hełmy. Tak w ogóle, no to właśnie to, co miałem powiedzieć, to, że mam pewien problem, bo nagrywam na bieżąco serię Battle Brothersa, no i fajnie, natomiast zbliża się, że tak powiem, no to DLC do Stellarisa, no i wiele osób chce, żebym, że tak powiem, nagrał z tego serię.
No i najlepiej ta seria by wychodziła też na bieżąco, nagrywać z waszymi komentarzami i tak dalej. Natomiast problem jest niestety taki, że ja nie jestem w stanie dwóch serii w tygodniu na raz nagrywać. Więc to jest tego typu problem, że trzeba podjąć decyzję, którą serię zostawiamy na kanale na bieżąco. Więc może się zdarzyć, że po prostu no Battle Brothersa, znaczy jakie są wyjścia? Wyjścia są takie, że albo odpuszczamy Battle Brothersa, bo nagrywanie Battle Brothersa na zapas trochę mija się moim zdaniem z celem, dlatego że najlepiej po prostu się to, że tak powiem, sprawdza jak no jak nagrywa Maki. A co ty robisz z tyłu, Maki? Najlepiej się to sprawdza, jak nagrywamy na bieżąco. I mogę uwzględniać wasze komentarze. Natomiast jeżeli nie mogę waszych komentarzy uwzględniać, no to wtedy taka seria się robi troszkę bardziej nudna, wydaje mi się. Z drugiej strony mamy też już prawie to jest 70 odcinek, więc no, sporo osób jeszcze ogląda, jeszcze dużo tu jeszcze można rzeczy porobić, więc jeszcze trochę tą serię można by pociągnąć. Pytanie właśnie, jak sobie tu poradzić teraz z kwestią jak sobie poradzić z kwestią Stellarisa teraz. No i tutaj nie wiem, co zrobić jeszcze. Mam drobny pomysł taki, żeby ewentualnie na przykład nie mogę gadać i jednocześnie tutaj kręcić tym wszystkim i grać, że dobrze by było ewentualnie na przykład zrobić coś takiego, że Stellarisa. No bo w Stellarisie też można zrobić fajne historie wasze, rasy widzów, tak jak poprzednio. Natomiast no, jeżeli to nie będzie na bieżąco, no to będzie bez sensu, nie? Z tymi historiami. Więc tak sobie pomyślałem, że no jest opcja taka, że można by na przykład Stellarisa dawać na streamach na Twitchu. O kurde. Panie, kurczę, zaraz mi tu załatwią. Nie, to nie jest Raider Artoriasa. No właśnie, że można by po prostu na streamach dawać i takie półtorej godzinne piątkowe streamy sobie robić ze Stellarisa. Osoby, które wtedy nie mogłyby oglądać, być na streamie, no to zawsze mogą sobie oglądać zapis, bo dwa tygodnie na streamie jest, na Twitchu jest zapis tego filmu, więc zawsze można oglądać offline. Nie ma tylko gdzie pisać komentarzy wtedy. Więc tutaj musiałbym coś wymyślić. No i można by też ewentualnie musiałbym ciąć na części i w odcinkach publikować też na YouTubie, żeby osoby, które jakby nie lubią Twitcha, też mogły oglądać. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Tak się na razie nad tym wszystkim zastanawiam. Czekaj. Okej. Ty wiesz co? Co strzelaj, kurczę, w nich tam, bo oni tam za dużo przesadzają, że tak powiem, z tym. Ty możesz w ogóle wejść tutaj i tego gościa trochę wytegować. Artorias, ty masz pewien problem, bo ty chyba miałeś tą zbroję trochę lekko ograniczoną, więc zrób tak. O, ty możesz w ogóle podejść tu, spokojnie, Mundek, i przebijać się w kierunku łuczników. Wy strzelajcie jak leci, może kogoś traficie, no właśnie. Hajsam, no właśnie. Ty podchodzisz tutaj. O kurde. No właśnie. Ty się zmęczyłeś. No
Dobrze. O kurde, ten jest niebezpieczny, ale na szczęście wybrał takie machnięcie słabe trochę. Ty możesz tu podejść, gości tu też ogarniać. Trochę do przodu. O, jeszcze tam jest jakiś. No, także takie troszkę, że tak powiem, mam zagwozdki ostatnio. Ej, kurczę, się uparli tam. No bo nie mamy osłony w postaci osób z tarczami. I wszyscy strzelają właśnie włóczników naszych. Ty mógłbyś włączyć Indomitable, ale nie ma w tym momencie potrzeby. Jak najszybciej trzeba ich tutaj ogarnąć. Ten będzie niebezpieczny. Dobra. Mundek się przebił. Ty się też przebiłeś. Ty możesz wstąpić i spróbować tego dziabnąć. A, źle sobie stanąłem. Zasłoń może trochę. A ty... A, czekaj tam z tyłu. Tu jakiś jeszcze wziął z boku. No, tych trzeba będzie kuszników załatwić, bo oni trochę namieszali nam teraz. No. Bardzo dobrze. A co ten taki twardy, kurde, gość? Dobra, już zmiękł. Pięknie, Malik. No dobra. A, jeszcze tam na dole są. No właśnie. Jeszcze tam na dole są. Zapomniałem o gościach. No to wiele sensu nie miało. Nie, zwiali. Ale w sumie nie musimy ich gonić. Czy ty jesteś w stanie gościa ogarnąć? Jesteś w stanie ogarnąć. Nawet przez zasieki. Nie deptaj po głowie. Nie deptaj po głowie. It's over. To nie była jakaś skomplikowana. Mamy jedną promocję i bardzo dobrze. Mamy w końcu tą broń taką do questa. Axe to handed. Libwin the Scourge's Death Bringer. To mi się od razu podoba. Czy coś tutaj lepszego do wzięcia jest? To można wymienić na to. To można wymienić na to, a reszta w sumie... A, to jest ile? 105, 200. Nie, a dobra, możemy nawet tak zrobić. 160. Dobra, wszystko wzięliśmy co potrzeba, wszystko wzięliśmy co potrzeba. No i znowu się będziemy musieli wracać, bo tam jest lepiej sprzedać te śmieci. Chyba rzeczywiście ten wózek trzeba będzie kupić, bo zaczyna to być problematyczne. Wracamy się znowu. Ale mamy fajną bromę, bo mamy Famed Weapon już. Shield mamy aż za dużo, to jeszcze nam dwa zostały w tym momencie sławne rzeczy do znalezienia. Tu musimy poczekać do rana, natomiast nie, dwie promocje mamy. Maximus, nasz tank.
Fortified Mind. Żeby ci podciągnąć jeszcze brakuje. Co jeszcze mógłbyś mieć? Tu masz w zasadzie wszystkie rzeczy, które powinieneś mieć. No mógłbyś mieć jeszcze Weapon Mastery zamiast Fortified Mind. Bo Fortified Mind zwiększa Resolve. Zobaczmy w ogóle, co ty tutaj masz w tym momencie. Fatigue na pewno się przydaje. Resolve można też dać. O, melee defense, range defense może by zwiększyć. HP dajmy. Najbardziej się w tym momencie opłaca. To resolve jest wystarczające, ponieważ ty się już z dawna posługujesz tym mieczem. Co byś tu jeszcze, no jako tank Lone Wolf, to niekoniecznie, Headhunter, Killing Frenzy, Duelist, Fearsome, co jest jeszcze, Taunt mógłbyś mieć. Ja akurat nie jestem zwolennikiem Taunta, ale jako tank można by rzeczywiście, pasuje to tematycznie, żeby ci dać Taunt. Natomiast Berberuch jako drugi nasz tank, co tobie tutaj brakuje? Underdog na pewno. To jest jedna rzecz. I co ty powinieneś tutaj mieć? Tu bym ci podciągnął Resolve trochę. HP, Melee Defense, Melee Skill. A, Fatigue nie podciągłem. Kurde, nie popatrzyłem se. Fuh. No dobra, mniejsza z tym. To jeszcze masz parę awansów, więc spokojnie. Was można jakoś tu trochę wymienić. Na moment. Ty musisz... Artorias. O, dobrze by było, żebyś sobie tą wyklepał zbroję. Natomiast co jeszcze mogę tutaj zrobić? Axe two-handed. Ty się posługujesz Axe i ty masz, zdaje się, Axe Mastery? Nie masz. Kto ma Axe Mastery? Mace Mastery... Bo nad kimś się zastanawiałem, jeżeli chodzi o... O właśnie... Hammer Mastery ostatecznie wybrałem, bo ty chciałeś. Maki, ty się chciałeś posługiwać tą. Po co ty nosisz ze sobą ten? Ty już nie musisz nosić tej tarczy ze sobą. I się obciążać niepotrzebnie. No właśnie. To jest 80 do 100, a ta rzadka broń to jest... szczerze mówiąc... 75 do 95. 40-150. No to tu więcej ignoruje pancerz, ale i mniejsze uszkodzenia dla pancerza. Shield damage 24, mniejszy maksimum fatigue minus 16, minus 16, weapon skill beats up minus 2 less fatigue. A może by ci dać. Zobaczymy, jak będziesz z tym tutaj sprawował. No i w zasadzie tyle. Czekamy sobie do rana. Wow. Jakaś kobieta wyskoczyła z krzaków. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Szybko, szybko. Mój dziadek wpadł do tego, do studni. No dobra. To co on tam robił w tej studni? Of mordę, no.
Aha, naprawiał sobie, dobra, dobra. Malik spuścił tą linę, bla, bla. Bardzo dobrze. No, Malik jest zadowolony. Bardzo dobrze. To tylko taki krótki event był. Jeszcze jest noc, chociaż już w zasadzie jest poranek. Sprzedajemy śmieci. Tu 16. No to tak cudownie to tu nie jest z tymi śmieciami. Ale musimy sobie zwolnić troszkę tego. To nie potrzebujemy. Przynajmniej część takich rzeczy trzeba posprzedawać. Bo tego się nie opłaca naprawiać zupełnie. To sobie zostawimy gdzieś jeszcze. No dobra. Na razie można to tak zostawić. Co to jest? To jest 110. A sprzedajmy ją. 215, skąd się tu wzięła? To jeszcze tego nie przydzieliliśmy. 150 jedną można sprzedać. 80 to jakby jakiś łucznik się napatoczył. Dwieście piętnastka. Ty masz co? 250. Seret. Seret może to dostać. No i dobrze. Dobra, może w końcu dojdziemy w to miejsce, gdzie chcemy dojść. Czyli na południe. Żarcie też trzeba kupić. Za każdym razem kapitan będzie ordynował, że tak powiem, rozkaz wracamy sprzedać śmieci, to nigdzie nie dojdziemy. Na pewno narzędzia potrzebujemy kupić, tylko że niestety, kurczę, nigdzie tych narzędzi nie widzę. Żarcie też potrzebujemy, ale nie mamy wyjścia, musimy kupić drogie żarcie. Tu też było 16, więc niepotrzebnie żeśmy się wracali. A można jeden taki sprzedać. Tarcz mamy też za dużo małych. To przecież możemy sprzedać. Tych tarcz mamy od groma jeszcze trochę. Coś tu jest ciekawego? Nie ma nic ciekawego. No dobra, to na południe. Im dłużej się będziemy włóczyć po tych bezdrożach, hieny. Szczerze mówiąc, nie wiem, co z hien jest. Kiedyś mi pisaliście, co hieny dają. Niech ja zerknę, czy ja tu gdzieś może mam takie jeszcze informacje. Pajęcze sieci, kamienie, siarkowie. Z hieny w zasadzie nic takiego nie jest ten. To jedynie doświadczenie, ale hieny wywołują dużo krwawienia, więc ja bym się nie spieszył, żeby ich tutaj ogarniać. Zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo. Bardziej bym tutaj się powłóczył, żeby zobaczyć coś ciekawego, może. Może coś odkryjemy. A może nie. Tracimy kasę tak spacerując, no ale... O, tu coś jest. Outlast Archers Leader. No to jest teoretycznie potencjalne miejsce, które można by zaatakować. Lidera, że tak powiem, tam utłuc, tylko że pytanie, czy wszyscy mają wynaprawiane, nie wszyscy mają wynaprawiane sprzęty, więc na razie sobie to zostawimy. Trzeba wiedzieć, że tutaj był lider, zresztą tych liderów pewnie jest pełno. Może będzie jakiś, a ci gdzie idą? Może będzie jakiś, no... Quest na nich. Dobra, nie chce mi się za tamtym iść, bo oni pewnie idą te hieny ubijać. No i żarcie się nam kończy. Ło, panie. Szybko. Tu mamy co? A, to jest ta... no właśnie, to jest pewnie o to ta bitka idzie.
No, szybko, bo kurczę, żeby było w nocy, żebyśmy do rana wytrzymali. Bo wiem, że są postacie, które jak nie dostaną żarcia, to zdezerterują. Dobra. Zdążyliśmy. Tylko jak tu żarcia nie będzie, to mamy przekichane. Mamy żarcie. Kupować ryż. Narzędzia też są tanie. Dobra, wydaliśmy trochę kasy. Tu bardziej się opłacało sprzedawać różne rzeczy. Ach, no właśnie. Taki jeden można sprzedać. Wiem, że coś jeszcze miałem sprzedawać. Czy w ogóle potrzebujemy Fighting Spear? To dla jakiegoś nowego gościa ewentualnie. To możemy sprzedać. O właśnie. Czy te kły... Tego mamy chyba trochę za dużo. Muszczków też mamy trochę za dużo. Okej. To jest dobrze. Właśnie. Asasyn. Caravan Hunt. To nie. Mamy gladiatora. Za 4000, nie taki drogi. Dayteller. Mamy drugi gladiator. Zawahir. Mamy Beast Slayer Indept. W sumie by nas było stać na dwóch gladiatorów tak naprawdę. Jakby tak popatrzeć. Arena. Arenę też można by kogoś posłać, ale nie, może nie od razu. Co my tu jeszcze mamy? Weaponsmith. Nic ciekawego. Alchemist, właśnie. Czy tu możemy... No ten handgun wiem, że ktoś chciał mieć, ale to się tak nie opłaca kupować, że wolę mieć zamiast tego gladiatora. W ogóle żeśmy nie użyli ani raz tych praktycznie. Zawsze o tym zapominam. Zastanówmy się. Są dwa kontrakty. To też będzie ciekawe zobaczyć, co tutaj mamy wśród tych kontraktów. Gladiator. Wiem, co miałem sprawdzić. Miałem sprawdzić. Stop. Jeszcze. Retinue. Alchemist. My mamy w tym momencie co? Mamy tylko gościa, rekrutę, który zmniejsza koszt rekrutacji. To tego już mamy. Alchemist, Lockout, Negotiator. To nie. Quartermaster, Scavenger. 20. Drill sierżant by się nam przydał. Szczególnie do awansu tych nowych postaci. Bounty Hunter. Champions. No właśnie, to jeszcze nie wiem. Więc to by nam skosztowało 3500. To byśmy ze wszystko wydali praktycznie. No na pewno osiołek by się też przydał. Zobaczmy, co za kontrakty tutaj są na razie. No... Proste, nomadzi, plundering, karawan, bla 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 bla. Załatwić nomadów. 660. To jest do zrobienia. Military Man, Astrologies, Abandoned Fortress. Ale to nie jest Fortification. Czy to nie jest dołączenie w tym momencie do tej bitwy takiej, no, między północą a południem? Soldier's Show, Fortification, but I believe 3200 koron. Nie chciałbym dołączać do strony w tym momencie.
Jeżeli zaakceptujemy, to jeszcze i tak się możemy wycofać. Move the abandoned fort to the abandoned fort, defend against northern incursions. Ja bym się nad tym zastanawiał, bo to pytanie, czy to już od razu spowoduje, że dołączymy do tego północnych, do tej wojny z północą. Czyli to by nam odcięło możliwość podróżowania swobodnego na północ, czego bym nie chciał. A z drugiej strony może nie, może wystarczy tam iść i po prostu wytrzymać kilka ataków, co mogłoby być ciekawe. No dobrze. Zobaczmy w tym momencie, wiem, że już niektórzy sobie ostrzą zęby na ten, na gladiatorów. Natomiast, gdzie ja to mam? Tu. Natomiast, który jest który? Zawahir, poziom drugi, gladiator. Oni są w cenie gdzieś mniej więcej tych Hedge Knightów. No nie, to tańsi niż Hedge Knighti. Tylko kurde, gość wymaga 39 kurde miesięcznie, dziennie płacić. To jest bardzo dużo. Albo 42. A jak mamy naszych ludzi w tym momencie? 17, 51. O kurde, Seret, a co ty taki kurde jesteś? 73. No nie, to może nie jest tak źle. Może nie jest tak źle. Na pewno jeden by się przydał, że tak powiem, gladiator. 4300 poziom drugi. Ten jest poziom trzeci, 400. Więc na pewno Milarda możemy spróbować wziąć. Dzień dobry, panie. I zobaczmy, kto nam się trafił. Kto nam się trafił? Jaką masz maczugę, kurde? Milad. Milad ma bardzo dobre melee skill. Melee defense ma... nie najgorsze, ale bez gwiazdek. Strasznie małe HP. Fatigue ma nieźle. Na razie. Resolve ma trochę słabe. Powiedziałbym, że jest taki w miarę i nie ma żadnych tutaj, jest tylko gladiatorem. 155 ma, to i tak jest lepiej niż... chociaż w sumie... Nie, nie udźwigniesz tego. Zapomnij. Dwuręczna maczuga. 5%. Na razie trzymaj to, będziemy się zastanawiać nad tobą, co ci tu wyposażyć. No i nad twoimi promocjami, bo ja to muszę między odcinkami ogarnąć. I jeszcze może jednego, jakbym tego drugiego zatrudnił, to zostanie nam około 4000. Płacimy 500, o to spokojnie. Dobra, bierzmy drugiego gladiatora. Zawahir. Co ty sobą reprezentujesz? 65, 41, 18. Melee defense ty masz nieźle. Fatigue, resolve troszkę lepsze, HP. Zawahir mógłby być tankiem fajnym, chociaż takim tankiem, tankopiechurem, że tak powiem. Bo z jednej strony może albo dwuręcznym kolejnym, ale dwuręczniaków trochę mamy. Mógłby być też ewentualnie duelistą. Mamy jednego duelistę, Mundka. 80, 36. Pokaż, jakie ty masz tutaj. 30 masz. I 65. A ty masz 18, więc może by się do tych 30 dało dotrzeć, ale nie aż tak do końca. Ja bym tak myślał, żeby z tego zrobić... Ty masz troszkę gorsze melee skill i gorsze HP. No to cię za bardzo na tanka nie nadajesz. Więc na dwuręczniaka tym bardziej. Więc ty raczej będziesz takim ciężko zbrojnym piechurem, wydaje mi się. A ty możesz być duelistą za Wahir. Tylko trzeba będzie was wyposażyć w troszeczkę lepsze te... troszeczkę lepsze... pancerze i tak dalej. No i troszkę zobaczyć, mam nadzieję, że przetrwacie przynajmniej pierwszą bitwę. Ja myślę, że jeszcze pierwszą bitwę, ja będę rozwijał ciebie w kierunku
duelisty ciebie w kierunku no, takiego piechura. To w zasadzie perki standardowe na początku i tak będą. Natomiast ponieważ i tak przed waszymi komentarzami będę nagrywał następny odcinek, więc nie będę w stanie uzyskać żadnych tych. Natomiast zgłaszajcie się. Kto jeszcze oczywiście ogląda, to będę mógł dzięki temu tutaj przydzielić postacie. Wiem, że Potato zgłaszał bardzo, że tak powiem, ten, ale jest jeszcze sporo innych ludzi w kolejce, więc zobaczymy. No może jakoś popatrzymy na to wszystko. Muszę zerknąć na moje notatki. Ale dobra, rozgadałem się. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.